Coś. Ale nie widzę. Ptak? Nie widzę, nie widzę właśnie ptaków w ogóle. Widzę naszych operatorów. Muszą być. Szukaj, szukaj, może znajdziesz. Znaczy, operatora widzę, to jest wielki ptak. To w lewo spójrz, popatrz. Okej, okay. A to on jest jakiś dzięcioł chyba. Nie, no daj spokój. Tak? Trzeba się na tym znać, drodzy państwo. Teraz chcieliśmy próbowaliśmy. Chcieliśmy właśnie wczuć się w rolę tych, którzy podglądają ptaki, ale no, my nie mamy takiej wiedzy, ale mamy na kanapach tych, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, gdzie szukać, jak szukać. Już my teraz będziemy was pytali o to, nic nie drogi. Znaleźliśmy. Nic. To nie takie proste. To nie jest właśnie takie proste. Witamy bardzo, bardzo gorąco. Jacek Karczewski, Magdalena Sarat, fotograf przyrody, autorka książek, partnerka Łukasza. Łukasz Łukasik, fotograf przyrody, autor książek. Witamy serdecznie. Jacek Karczewski, jeszcze raz powtórzę, przyrodnik, autor książek ornitologicznych. Nie było łatwo. Znaczy nam nie było łatwo, bo my w ogóle się na tym nie znamy. Próbowaliśmy na podstawie waszych sugestii i tego, co słyszymy, gdzieś tam coś podejrzeć, ale to nie jest chyba odpowiednie też miejsce. Powiedzcie, jak doszło do tego, że wy jesteście właśnie w tym temacie, że zaczęła się was taka wielka pasja budzić i potem no, ta wiedza ogromna też przyszła z czasem. U mnie ta pasja do przyrody była zawsze, od dzieciństwa. Natomiast takim impulsem na pewno było przeczytanie cyklu felietonów znakomitego fotografa przyrody Leszka Krzysztofa Sawickiego o fotografowaniu przyrody właśnie. On tam zachęcał młodych ludzi do podjęcia własnych prób w tej tematyce. No i to było trafione w punkt. Magdo, u ciebie? Jak z fotografią? Od razu zaczęłaś od fotografii, być może innych obiektów. Ja dużo czasu spędzałam w terenie. Dzięki rodzicom, dzięki rodzinie. Taka rodzina jest dość leśna i przyrodnicza, więc to się od tego zaczęło. Chyba od najmłodszych lat. Także naturalnie rozwinęło się w chęć potem zatrzymania w kadrze tego, co widzę. Ale że ptaków? Przecież to trudno. Nie tylko. One cały czas latają. Ale nie tylko ptaków. No, dużo ptaków fotografujemy, ale ssaki też, inne zwierzaki jak najbardziej. Natomiast to jest wyzwanie. Na pewno. Autor książek, no, między innymi o tych wyzwaniach mówi, między innymi w takiej opozycji jak Jej wysokość gęś. Gęś, opowieść o ptakach. Czego możemy się, Jacku, dowiedzieć z tych książek? To są książki o ptakach, w szczególności ta jest też książką o ludziach. Ktoś kiedyś do mnie podszedł. Normalnie się nie chwalę takimi rzeczami, ale to pamiętam i pamiętać będę zawsze, bo zdarzyło mi się, że parę osób właściwie, kompletnie niezależnie, powiedziała, że to jest książka o miłości. I bardzo mi się to spodobało. I ja się tym dzielę, jestem z tego dumny, bo rzeczywiście jest to książka o ptakach na pewno, ale też jest to książka o ludziach za ptakami. Ludziach pełnych pasji, właśnie pełnych miłości, pełnych emocji, których oni się nie wstydzą. No świat tych ptaków i nie tylko jest coraz kruchszy i na szczęście są tacy, którzy jeszcze próbują temu światu pomóc. Ja pamiętam książkę Ptasiek Whartona na przykład. Nie wiem, czy byście się spotkali z tym, ale to w ogóle inna tematyka. Oczywiście, nie sposób było się z nią nie spotkać. Inna historia. Ale to jest inna historia. Generalnie tutaj jest mnóstwo też i zdjęć tego, co trudno jest uchwycić. Nam ciężko było w ogóle cokolwiek zobaczyć przez lornetkę. Jak dobrać miejsce, żeby wyczaić ten jeden kadr? Bo podejrzewam, że to jest tylko czasem jedno ujęcie, jedna chwila. To zazwyczaj jest jedno ujęcie, jedna chwila, ułamek sekundy czasem. Bonus się trafi, wygrana w totolotka parę minut, ale wszystko jest poprzedzone godzinami, dniami, czasem tygodniami obserwacji, jeżdżenia w teren, szukania miejsca odpowiedniego, poznawania tego, jak ten teren pracuje, co się w nim dzieje, co się pokazuje, kiedy, o której, właśnie, po co. Pewnie pora roku ma też swoje znaczenie, to wiemy. Tak, życie zdjęcie to jest ten efekt ostateczny już, ale najwięcej poświęcamy czasu na obserwację, na poszukiwania, ciągłe odkrywanie. Ciągłe uczenie się zachowań tych zwierząt, bo tych ptaków, bo to się zmienia. Wystarczy, że zmieni się poziom wody i już ptaki, które żerowały w danym miejscu, przesunęły się o 100 metrów i praktycznie 100-200 metrów teren zarósł i musimy szukać nowego miejsca. Ale Jacek powiedział o może o tak dużych emocjach, które towarzyszą takim poszukiwaniom właśnie, czy obserwowaniu ptaków. Tutaj trzeba powściągnąć emocje. No myśmy z Robertem byli w takiej czatowni. Żarty musi sobie być cisza, no. Spokój pewnie. Jakie wam towarzyszą właśnie emocje, no, gdy jesteście w tej czatowni, nie wiem, o 4-5 nad ranem? Często to bywa tak, że już jesteśmy całkowicie po ciemku, na tą co najmniej godzinę przed świtem, żeby przyjść niespostrzeżonym. Ten namiot już stoi wcześniej rozstawiony i ten czas oczekiwania to jest tak naprawdę najfajniejszy moment, kiedy można się wsłuchać w to, co się dzieje, w to, co nas otacza. I z każdym momentem, kiedy robi się jaśniej, wypatrujemy, czy coś podejdzie,
a kiedy już faktycznie podchodzi, to emocje narastają tak, że czasem zapomina się, po co się przyszło. No ale łatwo też spłoszyć, podejrzewam, dzikie zwierzę będące w swoim środowisku w naturze, żeby się wtopić to tło, to też jest pewna umiejętność, którą się nabywa z czasem. Więc jak wyście do tego podeszli? No, okej, kochacie naturę, no ale jednak, żeby nie przeszkadzać tej naturze, być naturalnym przed obiektywem. No musimy ją w sprytny sposób przechytrzeć, tak żeby nie narozrabiać, nie zaszkodzić, bo to jest priorytet. No ale tak jak widzicie, jest czatownia. Czasem wystarczy... Czatownia, czyli taki namiot? Tak, ten namiot. Czasem wystarczy postawić ten namiot, usiąść wygodnie w środku, co się rzadko zdarza, i po prostu czekać. Czasem jest to podobny namiot, ale w pozycji leżącej musimy w nim leżeć, bo jest malutki, niziutki. To można zasnąć wtedy i przegapić ten moment. A? Bywa. Nie rozumiem. Tak. Ale czasem wystarczy sama siatka, żeby się przykryć gdzieś, przytulić do krzaczka, do drzewa, stać się niewidzialnym, bo to jest ten klucz, stać się niewidzialnym. Ale wy wybierając się w odpowiednie miejsce, już wiecie, na jaki gatunek na przykład ptaka czekacie? Tak, to już poprzedzone... W przypadku już nie ma. Właśnie poprzedzone jest obserwacją wcześniejszą. Jeżeli mamy plan, że chcemy sfotografować, powiedzmy, tokujące bataliony, czy jakieś brodzące rycyki na brzegu rozlewiska, ustawiamy się tam wcześniej i spodziewamy się tego, ale oczywiście przyroda lubi niespodzianki i często bywa tak, że przylatuje zupełnie coś innego. Czyli znaczenie ma też wybór miejsca, tak? Jak wybieracie miejsca, Jacku, jak ty obserwujesz ptaki, czy też jesteście w bliskości natury, to gdzie? Które są interesujące w Polsce? Wybór miejsca ma zdecydowanie duże znaczenie, to jest to, o czym mówi Magda z Łukaszem. No tak, wszystko zależy od tego, kogo chcemy sfotografować, albo kogo chcemy obserwować, no tam pójdziemy. Jeżeli będziemy chcieli zobaczyć, no na przykład wspomniane bataliony, czy rycyki, to na pewno nie wybierzemy się w środek lasu. Więc, ale są takie miejsca dość uniwersalne i wszystkim tym, którzy zastanawiałem się, czy by nie zacząć zwracać uwagi na ptaki, to radzimy wybrać się nad wodę. Im bardziej dzika będzie ta woda, im bardziej bagienna, im bardziej te krajobrazy będą biebrzańskie, czy nadwarciańskie, czy nadodrzańskie, tym więcej ptaków tam zobaczymy, bo to są też takie wielkie centra ptasie, nie tylko ptasie. No ale poza tym z ptakami to, co jest genialne, to jest to, że my naprawdę nie musimy zaopatrzyć się w super kosztowny sprzęt, super kosztowne aparaty, lornetki i lunety, bo ptaki są bardzo, ale to bardzo demokratyczne, bo wystarczy przejechać się którymś z mostów warszawskich, żeby zobaczyć na Wiśle parę ciekawych ptaków. Wystarczy pójść do pracy, do szkoły albo na spacer i się okaże, że jest życie, że jest jeżeli jesteśmy świat, uważni na to, co się dzieje, prawda? Jednak w tym zgiełku życia codziennego tracimy tę naturalną zdolność, która jak się obcuje z naturą, dopiero się gdzieś tam uruchamia. Ale najciekawsze gatunki, jakbyście mogli podpowiedzieć w naszym kraju, żeby zobaczyć, to gdzie się powinniśmy wybrać? No to chyba tak jak Jacek mówi, nad wodę. I to nad rzekę, na przykład nad zalewy. Nie nad morze, nie zalewy. Do Sopotu, nie do Gdańska. Też. Ale w okolicy też. Szczecina, wszystko prawda? Zależy w jakiej porze roku. W okolicy Szczecina pojechałabym na przykład oglądać bieliki. Na Zalew Szczeciński. Do Sopotu na przykład pojechałabym oglądać... Lodówki zimą. O, biegusy. A jej wysokość gęś, dlaczego jej wysokość gęś? O, dlatego Klaudio, że ja mam absolutny... Ja mam odwrót na punkcie ptaków i owszem, ale kocham gęsi, nic na to nie poradzę. Kocham ich grację, ich elegancję, ich zadarte wysoko nosy, a właściwie dzioby. No, ale to jest książka nie tylko o gęsiach, absolutnie. Że o czymś mówi. Ciekawe, czy ktoś z Państwa się wciągnął w to, bo my tak. Zwłaszcza siedzenie w namiocie z koleżanką mi się podoba. Oj, lato się zbliża, tak. Dzięki za wizytę. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. Magdalena Sarat, przepraszam, Jacek Karczewski i Łukasz Łukasik. Dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy. To co, poczytamy? Poczytamy. Z Państwem oczywiście.